Co fajnego w GitHubie teraz piszemy? Co fajnego w GitHubie. W GitHubie w Markdownie, czyli jakby w tym meta języku, tak można to nazwać, który no. pozwalało dodawać tam opisy w, do repozytorium, do dokumentacji, mamy na pewno wsparcie Latecha. No, no ja, ja pisałem magisterkę w latach. To proszę. A nie, 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 nie <grym> czemu ci <grym> do tablicy. O Boże, nie, 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 nie powiem tego dobrze. No, językiem transformacji z tekstu do dokumentu jakiegoś, do jakiejś warstwy prezentacji. Ja pisałem w tym magisterkę, więc wszystkie paragrafy i tak okay, dalej. Dobrze. funkcjami. To ja powiem tak w skrócie, żebyśmy zrozumieli. Latach pozwala nam zapisywać w dużym, dużym skrócie, zapisywać nam równania matematyczne. W taki łatwy sposób, żeby one się fajnie wyrenderowały, nam później gdzieś na, to, to na jest, ekranie. To jest podfunkcja latecha. Dlatego powiedziałem to w prostym. <laughs> nie, no to, to nie, nie jest latecha. No dobra, no to. Okej, okay, dobra. Wróćmy, dobra. 90% śmiertelników. skorzysta z latecha, tak, żeby sobie zapisać równania matematyczne yy, i one się ładnie renderują. Tak, wróćmy do tego. Teraz w Markdownie możecie napisać funkcję i pięknie będzie się wyrenderowało. Nie wiem, jak często piszecie w Markdowniach funkcje, w sensie matematycznie. Ale tak, to jest fajny jakiś, feature. Tak, projekcik, y, który gdzieś tam zahaczał matematykę, fizykę i jakieś równanie, i tak dalej. Zamiast wpisywać to gdzieś y, osobno, robić z tego screenshot i dawać to tak obrazek. Mhm. Teraz fajnie w przystępnej formie można sobie to zaznaczyć, tak skopiować, i tak dalej. Jest mega, mega spoko. E, to jest natywne wsparcie, prawda? Tak, to jest natywne wsparcie. M możemy sobie zrobić właśnie y, dolar i, i jedziemy. Mhm. Co ciekawe. Jak to Github y, wspomniał, y, jest to jedno z najczęściej requestowanych y, funkcji w Githubie w ciągu ostatnich 8 lat. O, kurde. Bo wbrew pozorom to nie tylko na studiach się latek przydaje, ale też ma realne zastosowania biznesowe i też gdzieś tam miałem przeprawę z latechem w dawnictwie edukacyjnym, no tego typu rzeczy głównie, tak. czy edukacyjne, czy szkarskie. I zgadzam się, no oczywiście latek jest dużo szerszy niż pisanie równań matematycznych, ale... Ale, t... ale tak się z tego korzysta generalnie. Okay. Ogólnie. Tak podejrzewam. No, jeśli jest inaczej, to. A to się teraz będzie nazywać mathdown? <laughs> mathdown? <laughs> no, tak. e, Math Down? Muff Support, tak. E, ja tylko chciałem dodać jedną rzecz, na jeden feature, który ja czekam, to jest możliwość y, diagramów wpisywania do Markdowna. Już kiedyś robiliśmy o tym odcinek, że jest taka możliwość, ale to jest na zasadzie pre w sensie narzędzie, które ci zamieni to na obrazek, No wygeneruje ci. Z, customowego Twojego latecha. To ma coś wspólnego z Plant UML-em? Czy A... gra w... Wizem, takie narzędzia, pamiętasz? Tak, jakoś, nie wiem, co było pod narzędziami, więc ci, ci nie powiem, ale też chodziło o to, żeby wzbogacić Markdown o możliwość mhm. diagramów. To mi się dużo częściej Flowy pokazywać, wiesz, w Twoim kodzie tak, Albo jakaś integracja z Draw .io, albo z której Draw by się przydawał. To tak. To był jeden z naszych odcinków śniadania z programowaniem. Jeśli chcecie zobaczyć więcej odcinków, więcej nowości, serdecznie zapraszamy Was na nasz kanał na YouTubie. Zapraszamy również na naszego Discorda. Do zobaczenia.